Dzień dobry. O, dzień pierwszy. Co mówisz? Kochanie. Nie. Ciaczka, na dzień dobry? Nie. Rączkę. Będę jedna. Miasto śpi. A pogoda nie sprzyja spacerom. Woda. Ja nie lubię rano wstawać. Budzik noc wiemy pod pewną piątą, ale niestety wstaje o 6. Naturalnie. Pewnie za późno będę spać. Czas wyjść do pracy. Dzisiaj z rana fryzjer, a później ciśniemy cały czas do przodu. Proszę, dasz mi kluczyki od auta. Proszę, biorę kluczyk auta. Dobrze, ale masz 3 minuty, bo ja do fryzjera idę. Do fryzjera. Dobra, możemy się pożegnać. Nara. Do roboty. Tego nie powtórzę w domu. Damy radę. Słuchaj, jak Agnieszka chciała, to niech ona się martwi. Nie? Dla ciebie wszystko, Aga. Tu robisz tak i bardzo łatwe.
Nie, ja się tygodnie, ale robię w piątek i zatem nie jest. No właśnie musisz tak. Musisz się wdać? Tak, właśnie, 28. No, koniecznie. Właśnie wyszedłem od fryzjera i właśnie to mi się podoba. Jeżeli ktoś, u kogo robisz usługę, myśli za ciebie. Tak, powiedziałem, że mam urodziny. 28 robię imprezę i sama zaproponowała, żeby mnie zapisać. I to jest właśnie to. Kreowanie potrzeb. Sam bym nie pomyślał, albo byś musiał wcisnąć na ostatnią chwilę. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest era wideo, będziemy kręcić. Serio? Siema. Pierwszy dzień vlogowania. Czuję się dziwnie, raczej inaczej. Tak, ponieważ wszędzie chodzę z kamerą. Na razie minęły dopiero 4 godziny dzisiejszego dnia, więc zobaczymy jak będzie dalej. Po co właściwie mi to vlogowanie? Po pierwsze muszę, tak sobie założyłem, że muszę kręcić więcej wideo, a żeby kręcić więcej wideo, po prostu muszę się obyć z kamerą, a żeby jak najlepiej się obyć z kamerą, po prostu chodzić z nią wszędzie i po prostu nagrywać. To będzie chyba najprostszy sposób. Z drugiej strony chcę się bardziej zorganizować. Jestem strasznie niezorganizowany i to jest jeden z moich problemów. Staram się to jakoś rozwiązywać. Mam nadzieję, że vlog mi w tym pomoże, ponieważ będę musiał sobie tak organizować czas, żeby mieć jeszcze czas na montaż, żeby mieć czas na... Będę myślał tak, żeby pokazać, dać Wam jak najwięcej wartości, żebyście zobaczyli w tym, co robię, jak dzisiaj jestem już zorganizowany i jak to będzie za miesiąc, za dwa, albo za pół roku. To też myślę, że będzie dosyć ciekawe. Zobaczymy, jak otoczenie zareaguje na kamerę. Większość osób się boi kamery, nie wiem dlaczego. Wszyscy lubią oglądać wideo, ale nikt nie lubi być nagrywany. Tymczasem zabieram się do pracy. Dzisiaj jestem do 12 sam, więc będę miał czas na to, żeby się skupić na pracy. Pani Beato, uśmiech. Nie! Dlaczego pan to robi? To pan to robi? Na YouTube'a. Nie! Nie, jest niechętniczna. Nie! Frontem do klienta. Nie, ja muszę być odpowiednio ubrana, muszę być tak marynareczki, nie tu i tu, a tu nie jest ten. Ja jestem taka niska, może. Od dzisiaj będziemy codziennie YouTube kręcić. Nie, pan zwariował. Pan tu wyłączy. Właśnie, taka jest pierwsza reakcja na kamerę. Ale spokojnie, pani babce przejdzie, przyzwyczajmy ją. Koniec pierwszego dnia. Nagrywaniem w pracy. Teraz czas do domu. Najpierw jeszcze szybkie zakupy na kolację, a później wracam do domu pograć w Monopol z dziećmi, ponieważ dzwoniły, że chcą. Nawet nie wyobrażałem sobie, jakie nagrywanie jest ciężkie. Wydaje się takie proste, że bierzesz kamerę po prostu i nagrywasz. A wcale tak nie jest. Ponieważ po pierwsze musisz się przełamać i mieć coś sensownego do powiedzenia. Po pierwsze z tym przełamaniem to jest tak, że odblokować sobie musisz w głowie, bo tobie się wydaje, że wyglądasz głupio.
które w sumie, jak ktoś wygląda głupio tak jak ja, to się wcale nie wydaje, tylko tak jest. Oczywiście żart, suchar. Więc, a drugie, chodzenie z kamerą przysparza obserwatorów. Zwłaszcza w małym mieście. Wszyscy na ciebie dziwnie patrzą, ale spokojnie przyzwyczają się, bo przecież ja nie zamierzam rezygnować. Więc pamiętajcie, że to jest mój pierwszy vlog. Każdy następny będzie coraz lepszy. Ale jeszcze nie jestem na tyle odważny, żeby wejść do Biedronki z kamerą. Ale stosuję. Kupiłem w Biedronce 7,99. A plus 1000 do kochania. Czekaj, to jest dworzec kolejowy. Dworzec gdzie? 7x. Ile to kosztuje? 2 miliony. Nie, 3 miliony dla mnie. Gdzie idziesz? Szymon, 3 miliony. Chodź grać! Chodź grać! Mama! Mama! Chodź! Ja się zabiorę. Tak. Nie. Chodź grać. Szymon, daj mi te 3 miliony. Ty. Nie. No ty. Tak, ty. A co mam za jak ty? Ja teraz. Ale 3 miliony Szymon zapomniałaś mi dać, bo dałam 5 milionów. A, to może chcesz resztę. Myślałem, że to... Mówiłem. 2. Mama. Ale co Szymon teraz robi? Powiedz, ile kosztuje? 9 kupuję. No powiedz. Weź mi tam na Katowice. Powiedz, ile, no. Ile one kosztują? Powiedz, ile Katowice ile powiedz, kosztuje? Milion dwa. Milion dwa. Milion dwa. Powiedz mi jeszcze, że masz Power Shot G7X Mark 2. Nie. A to G... Tak. G... Nie, Mark 1. G7X. No. Tutaj coś inne przełyka. Mam już to pokaż, no. Ile kosztują Katowice? No, 2 miliony i stówkę. 2 stówki. 1 100 000, 2 stówki. Chciałam się mama odskubać z kasy. Ty nie byłeś taki mądry. Nie wiem, gdzie to. Uśmiechnij się. A Szymon kupił tyle gier. Tyle telefonów. Mama tu by nowa była do pokoju. Ale mama szkoda. Ale będziesz miała piękne wspomnienia. Przecież tam ten aparat też nie jest niczego. W iPhone'ie mam, znaczy jaką mam kamerę. Dobrą. Za ile pieniędzy ten iPhone? Ale to jest telefon. I więcej słyszę, a nie aparacik za 5 milionów. No już no powiedz, ile to kosztuje, no. Powiedz. Człowiek musi kombinować. Szymon, jaki... Człowiek musi kombinować, żeby coś kupić, a sobie i tak wejdzie do internetu i sprawdzi. Trzeba się kryć.